Dzieci potrzebują przede wszystkim zainteresowania i troski, nawet wtedy, gdy wydaje się, że świetnie sobie radzą. Lubię jeździć na rowerze, jak jest ładna pogoda. I jeszcze lubię spacerować z rodzicami. I jeszcze próbować jakieś atrakcje chodzić. A co najbardziej lubicie w ogóle robić tutaj na osiedlu i w okolicy? Grać w piłkę ja lubię. Między innymi właśnie w takich aktywnościach już od ponad 30 lat pomagają dzieciom z uboższych domów pracownicy i wolontariusze Domu Aniołów Stróżów. Zaczęło się od dworca w Katowicach i pomocy tak zwanym dzieciom ulicy. Potem utworzono w Załężu dom, w którym dzieci mogą spędzać wolny czas. Do tego są też placówki w Sosnowcu i Chorzowie. Stróże praktycznie codziennie pełnią specjalne dyżury. To jest tak, że właśnie dzięki dyżurom rozeznajemy tak naprawdę środowisko lokalne. I poznajemy rodziców i dzieci, które właśnie dołączają do nas podczas dyżurów i zajęć animacyjnych. Wtedy obserwujemy też, rozmawiamy z dziećmi, no i wyciągamy wnioski tak naprawdę z tych rozmów, z naszych obserwacji. Czasami ich praca kończy się na ulicy. Często jednak za zgodą rodziców dzieci trafiają do placówki, gdzie uczestniczą w różnych zajęciach. Ale też takie miejsce, gdzie zawsze czekają na nich dorośli, którzy chcą im pomóc i są dla nich wsparciem, którzy pomagają rozwiązywać problemy, którzy pomagają im odnaleźć pewność siebie, którzy przygotowują ich na zmiany w życiu. Wielkimi krokami zbliża się Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy. To również dzień, w którym warto przypomnieć sobie o pracy wolontariuszy i pracowników takich placówek, którzy dbają o to, by dzieci czasami niechciane też były przytulone. Domowi Aniołów Stróżów również można pomóc. Wystarczy przekazać 1,5% podatku na ich działalność.